Cześć, z tej strony Trala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym nekromancie na EU8. No i będziemy sobie tutaj dopychać lożki, dlatego że po ostatnim odcinku ponownie przebrałem się w legendarne itemki. Mam same nowe, aktualne na ten level, na którym teraz jestem. No i procenty na lochy są ogromne, mam tutaj między innymi na strefę mroku po 30%. No i dzisiaj na pewno kilka albo kilkanaście ładnych leveli sobie wbijemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam wam idzie na waszych postaciach. Czy gracie na EU8, jeżeli tak, to który macie level? No i generalnie jak wam się podoba nekromanta, bo to jest, jakby nie patrzeć, nowa klasa postaci, która wyszła troszkę ponad miesiąc temu. No i w sumie wyszła razem z EU8, także pewnie dużo osób nią gra. Także dajcie znać, jakie wasze są odczucia co do właśnie tej klasy postaci. Na samym początku promocja nowo roczna, dlatego że dzisiaj wystartowała, więc powiem wam o niej przy okazji. No bo tak, po pierwsze mamy specjalny noworoczny pakiet, już wam go tutaj pokazuję. Ogólnie jeżeli chodzi o promocję 20% i ten pakiet, to już w tym momencie, jak ten film wlatuje na kanał, są dostępne na stronie home.syfygamy.net. Wszystko macie na banerku nad moją głową. Jeżeli będziecie tam kupować jakieś grzybki na tej promocji właśnie 20%, ewentualnie ten pakiet noworoczny, no to zachęcam do używania kodu twórcy Neutral, tak jak macie zresztą właśnie na tym banerku. Jak wam wyskoczy na zielono, że twórca znaleziony po angielsku, no to znaczy, że wszystko działa, no i tym samym mnie wspieracie, dlatego że ja od każdej transakcji dostaję 5% dla siebie. No i właśnie, jeżeli ktoś ma ochotę brać udział w giveawayach, które są co miesiąc, teraz będzie w styczniu, no to może do mnie wysyłać screeny na Instagramie, na Discordzie, na mailu, gdzie tam tylko mu wygodniej, powiedzmy, wysyłać screeny, jak używa mojego kodu Neutral właśnie na tej stronie, jak kupuje grzyby z moim kodem albo jakieś pakiety. No i ja to wszystko dopisuję do giveawayów, które są co miesiąc. Giveaway, nie wiem jak to odmienić. Tak czy inaczej są one co miesiąc w ramach takiego podziękowania za używanie tego kodu twórcy na stronce. No i pakiet noworoczny wygląda w sposób następujący. Jest tylko jeden i tak naprawdę mamy tutaj 3000 grzybów, co ciekawe, no i prawie 10 tysięcy szczęśliwych monet, bez jednej monetki, no i on kosztuje 400. Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, no to już kwestia tak naprawdę indywidualna. Jeżeli ktoś kręci kołem za grzyby, no to raczej się to opłaca, no bo mamy tutaj no 1000 grzybów tak jakby w postaci szczęśliwych monet, za które sobie możemy kręcić kołem, więc jeżeli ktoś tak to liczy, no to mamy 4000 grzybów za te 400. Natomiast jeżeli ktoś używa szczęśliwych monet, no to wtedy wiadomo, jednak ten pakiet nie jest zbytnio opłacalny, no i można kupić zwykły za 400, który tam ma 20% więcej grzybów, czyli tam za 400 wychodzi 3600. Tak czy inaczej, tak jak mówię, od dzisiaj do poniedziałku, z tego co wiem, bo eventy w ogóle będą trwać teraz do poniedziałku, więc od dzisiaj do poniedziałku na tej stronie właśnie home.syfygamy.net jest już dostępny i ten pakiet, i promocja 20%, można robić zapasy, zachęcam do używania kodu Neutral przy zakupach, no i tak naprawdę tyle, jeżeli o to chodzi. Jak ktoś jest nowy, nie wie jak się na tą stronę zalogować, to jest oficjalna, oczywiście oficjalna strona twórców gry, żeby tutaj nie było wątpliwości, bo też widziałem, że nieraz w komentarzach się przewija, co to za strona, czy jest legitna i tak dalej, więc mówię, jest to oczywiście oficjalna strona twórców gry. Żeby się zalogować tam na swoje konto, na które chcemy zakupić grzyby, to wchodzimy w ustawienia gry w lewym dolnym rogu, tutaj mamy zakładkę postać, no i tam mamy ID postaci. To ID postaci sobie kopiujemy, na tej stronce wklejamy tam przy logowaniu, no i loguje nas na naszą postać. I tak naprawdę tyle, tutaj informacja dla osób, które są być może nowe i jeszcze nie wiedzą, o co z tą stroną chodzi. I tam zazwyczaj promocje startują dzień wcześniej, więc tak jak 20% i ten pakiet noworoczny będziemy mieć normalnie w gierce od jutra, czyli od piątku, tak na tej stronce już jest od dzisiaj, jak ten film wlatuje na kanał. Co do jakichś eventów noworocznych i tego wszystkiego, to tak jak mówię, mamy takie, już to wszystko jest napisane na poczcie, no i to będzie od piątku, czyli od jutra do właśnie poniedziałku, czyli jeden dzień dłużej. Pamiętajcie, żeby złapać sobie Rokitka, można go złapać albo 31 grudnia, albo 1 stycznia, to też jest ważna informacja. No i tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam eventy noworoczne. Dobrze, już tutaj nie przedłużam i lecimy tak naprawdę z klikaniem lochów. Co w ogóle się pozmieniało na tym nekromancie, może najpierw na szybko wam przelecę. Generalnie tak, no dużo rzeczy, dlatego że po pierwsze to w ogóle muszę portal kliknąć, ale to może zaraz,
bo mam tylko 26%. Tak czy inaczej, zobaczcie, bardzo dużo portali w międzyczasie, jakieś przejścia porobiłem w końcu, więc to wszystko wam pokazuję. Tutaj te portale, żeby powiedzmy odcinek był taki pełny, spięty. Co ja mogę powiedzieć? No wielokrotnie powtarzam, Nekromanta bardzo, bardzo mi się podoba. Strasznie lubię tą klasę postaci, bardzo duży fan mi sprawia. Ja tutaj będę w ogóle chciał stopować lochy dość wcześnie. Myślę, że na jakimś 350 levelu już sobie zacznę. Potem ewentualnie po drodze dobiję tam 13 piętro w mroku i Esteros w świetle standardowo po pupila. Tak czy inaczej wcześniej tutaj zacznę stopowanie lochów. No i chyba będę robił to stopowanie, pupile to może zaraz, będę robił to stopowanie dość długo. Dlaczego? Ano dlatego, że będę chciał mieć jeden z najwyższych leveli w przyszłości właśnie nekromantów na świecie. Bardzo fajna klasa postaci, tak jak do tej pory moim takim, no moją ulubioną to był mag, bo mi się bardzo podobał. Na W50 sobie gramy magiem. Tak teraz myślę, że egzekwo jest właśnie z tym nekromantą, bo no, nekromanta jest fun to play. Nie jest jakiś bardzo mocny, nie jest też jakiś bardzo słaby, jest taki po prostu ok jako klasa postaci. No ale tak jak mówię, po prostu fun to play, czysto fun to play, bardzo mi się podoba, więc to moja opinia, którą zresztą na każdym odcinku z Nekromanty wam mówię, no ale tutaj dużo osób mnie pyta. Dużo osób pyta, co sądzę o tym nekromancie, jak to wygląda, czy to właśnie na streamach, czy to tutaj w komentarzach, więc odpowiadam. No zobaczcie, te hity z tego ogara to jest naprawdę coś pięknego. Dobra, zrobiliśmy sobie przejścia w pupilach 20 grudnia, jak widzicie. Pierwsze przejścia, tutaj ryś ubity zębikiem. Nie pamiętam, robiłem to na streamach, ogólnie zapraszam was na streamki, bo ostatnio na streamach dużo się dzieje i jest naprawdę, strasznie mi się kanał na Twitchu swoją drogą rozrósł. Głównie przez to, że są dropy u mnie między innymi do Shakesa, ale no strasznie te streamy mi dają w ostatnim czasie dużą, dużą radość. Są takie bardziej chillowe, nie takie oficjalne jak właśnie odcinki na YouTubie. No i fajne community również tam się stworzyło. Ostatnio dostałem partnera też na Twitchu, mogę się wam pochwalić, pisałem o tym na Discordzie, więc no mówię, dużo tam się dzieje. No i właśnie, to sobie robiliśmy na streamku. Ponikiem wykijadło ubiłem naprawdę szybko, nie wiem, maksymalnie 20 grzybów na to wydałem. Tego rysia zębikiem, no tam już trochę poszło, jeżeli dobrze pamiętam, to coś koło 80. Tutaj sobie ptasia ubiłem oczywiście dzyńką 9-3, więc też powiedzmy dość wcześnie, ale się śpieszyłem, żeby w czwartek to wszystko połapać. No i mamy pirodliszkę, pirodliszkę ubiłem tutaj kogutem setnym i na tą pirodliszkę przeszedłem, korzystając z okazji, że był event sterylne sedesy, bo po prostu jest to bardziej opłacalne. Pirodliszkę się, no jest mocniejsza, lepsza w PvP, łatwiej nią zamknąć żywioł, więc po prostu to również postanowiłem zrobić, no a tak to bym przeszedł Smokiego, gdyby tego eventu nie było. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o portale. Tutaj wam jeszcze pokażę ten, bo go na 100% dzisiaj dobiję, zanim sobie jeszcze zrobimy skan w SF Toolsie, to na luzie. No o, tu raczej to jest kwestia, dokładnie, kwestia jednego kryta, cyk. No i kolejny portal mamy pokonany. Tu mamy level up z kalendarza, też w ogóle się dobrze złożyło. Odbiorę go dopiero jak powbijam troszkę leveli. Natomiast nie mogę wejść tutaj, poczekajcie. Nie mogę wejść niestety, o może w ten sposób, dokładnie. Aurę w tym momencie mam 8 i 350 many, jeżeli kogoś by to ciekawiło. Jeżeli chodzi o runki, to wyglądają tak. 4 platynki dopiero, na siedzisko, na popcorn, na przekąski, na zabójczą pułapkę. No powoli, wiadomo, te platynki sobie tutaj zbieram, żeby no potem już się skupić tylko na skipach. Natomiast dwa ostatnie dni poleciały mi tylko i wyłącznie skipy. Mimo że mi brakuje tak dużo platyn, no to niestety same skipy mi poleciały i po prostu wygląda to tak jak wygląda. Więc w sumie nie wiem czemu, no ale niestety dużo tych platyn w dalszym ciągu mi brakuje. Długo też czekałem na te ulepy, żeby skompletować to ozłocenie i przyspieszenie, więc no sami widzicie, ale no nic, powoli arenka tak czy inaczej idzie do przodu. Może ja w ogóle zrobię ofiarę, dlatego że będziemy dostawać jakieś tam itemki epic z lochów i tak dalej, więc dobrze by było to dostawać po prostu z większymi runami. Jeżeli chodzi o mnie, to mamy prawie 2900 inty w podstawie, 2600 HP, tu mamy już po 1300, tu 1400, prawie to się oczywiście nie zmienia, podka na HP mi się kończy, będę musiał sobie kupić, no ale właśnie, no mówię, powymieniałem po raz kolejny po tym dobiciu 300 levela w miesiąc, po raz kolejny powymieniałem tutaj itemki, mam same nowe, świeże, legendarne, po około 416 mi dają, tutaj brońka tak samo, fajny rozrzut, dużo mi da średnich, 17% runka też, więc po prostu ten nekromanta jest dość dobrze
powiedzmy, przygotowany pod to klikanie lochów, żeby jakoś tam więcej dzisiaj zdziałać. Dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj nic ciekawego, wydaje mi się. W sumie to jeszcze mógłbym troszkę poulepszać te itemy, ale to zaraz zobaczymy. Tutaj nic ciekawego, tutaj tak samo nic ciekawego. Mamy już w ogóle trzy czary, zobaczcie. Mamy trzy czary i ja to muszę porobić. Za pamięci, cyk, cyk, okej, Barbar tylko nie miał. Mamy czarna brońkę. Czarna brońkę dostaliśmy tak naprawdę 4 dni temu, 24 grudnia, więc to również bardzo mocno zbustowało te procenty w lochach, zwłaszcza w strefie mroku. Tutaj mamy oczywiście czarna hełm, na dodatkowego expa to już był dawno, no i tak samo jeżeli chodzi o ten pierwszy zwój, no to więcej złota, to również głównie wykuł właśnie do awki, ale tak czy inaczej mówię, już 3 zwoje na tym EU8 mamy odblokowane. Tutaj pupilki, no to tak jak mówię, ostatnio robiłem przejścia, w ostatni czwartek jak się nie mylę, tydzień temu sobie łapałem, tu już przeszliśmy na tego rysia, tu na ptasia, tu na wykijadło, tutaj na tą pirodliszkę, no i w wodzie będziemy sobie przechodzić na szlałwęża powolutku. Tą rybę muszę jeszcze złapać w niedzielę, mogłem już w zeszłą, ale zapomniałem, zresztą to była Wigilia, więc nie miałem tego w głowie. W tą niedzielkę na pewno tą rybę sobie na spokojnie złapę. Dobra, w lożkach oczywiście nic nie robiłem od ostatniego odcinka, twierdza mi się już buduje na poziom 15, tutaj surek także trochę mam, będę potem tą salkę cisnął, no i kwatery mam ciągle na 12, więc będę musiał po 15 twierdzy, w międzyczasie jak będę ulepszał salkę rycerską, to te kwatery oczywiście również do 15 dobijać. No i w sumie to co? Akademia, dyszka, skarbiec 9, nic tutaj się więcej nie zmieniało. Jeżeli chodzi o podziemie, serce mi się buduje na 13, zobaczcie w ogóle, serce na 13, a traktor na 10, ale to nie jest złe, dlatego że to serce i tak by musiało być wyższe, także potem sobie na spokojnie będziemy ten traktor ulepszać, jakiegoś trenera. Tutaj mamy wrota na 10, komnatę na 9. No generalnie tak to wszystko dziwnie wygląda, ale przez to, że był ten legendarny loch, że były tam eventy dusz co chwilę i tak dalej, no to troszeczkę tak koślawo, powiedzmy, zarządzam tym ulepszaniem. Gildyjka, średni poziom 2,89, jesteśmy na 6 miejscu w rankingu, już oczywiście dawno, dawno temu dobite po 200%. No co mogę powiedzieć, generalnie... Tutaj w ogóle ta gildia ma troszeczkę mniejszy średni z tego co widzę, no ale tak, no jesteśmy tak top 5, top 6 właśnie, jeżeli chodzi o ranking, tak obiektywnie patrząc, to plus minus pod, no przez pryzmat średniego levela, właśnie top 5, top 6, także w sumie no jest dużo bardzo mocnych gildii, zobaczcie, Freedom ma 330 średni, tutaj mamy 325, tutaj mamy 304, tu mamy 288, 296, u nas 289, tu 282, tu tutaj 302 w ogóle, o, no to o nich zapomniałem, okej. No to oni w takim razie tak samo są jeszcze wyżej nad nami, czyli jesteśmy na pewno top 6, jak nie top 7, tutaj 268. No generalnie jest bardzo, bardzo dużo mocnych gildii na tym serwerze. Serwer jest naprawdę mocny. Ile ja mam w ogóle tutaj obrażeń od portalu, premii do portalu? 22%. Muszę to zaktualizować za pamięci. Jedną salkę 15 mamy, tu Marcin już ma w ogóle twierdzę 20 i ma salkę 16, no ale jedną 15 plus mamy w tym momencie w gildyjce. No i tyle, pupila 3 głową hydrę, tu mogę jeszcze ulepszyć, żeby było na maksie, w tym momencie 304. I co? I chyba wszystko. I tak naprawdę wszystko, także gildyjka, no złożona z samych Polaków, tego się będę w dalszym ciągu trzymał, no ale tak czy inaczej dość nisko w tym rankingu gildyjnym na ten moment jesteśmy, no bo jest bardzo dużo mocnych gildii. No i co do mocnych gildii, mamy oczywiście też bardzo dużo mocnych graczy, wiadomo jak to wygląda, jest już 13 minuta odcinka, jeszcze nie zacząłem klikać. Mamy oczywiście bardzo dużo mocnych graczy, zobaczcie. Was 354 level, 354 level Paladyn, on już tutaj zaczyna stopować lochy powolutku, podejrzewam. O, zresztą dokładnie, od 27, czyli od wczoraj zaczął stopować lochy na 354 levelu. Gemiki po prawie 1000 już. No potwór, generalnie potwór. Spamował ten legendarny loch. Mushroom Spade, 560 tysięcy grzybów już wydał na tą postać. Masakra. Tutaj mamy tak samo jakiegoś Magusia, 352 level. On już też stopuje lochy. No kurczę, powiem wam, serwer jest przemocny. Serwer jest przemocny. Tyle co tutaj osób właśnie jakiś topowy graczy, nazwijmy to, wystartowało właśnie w tej gildii Freedom i to All That Matters, czyli te dwie najmocniejsze gildie, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie, ile tu w ogóle już leveli, 335 plus 340 plus, tu mamy jeszcze 353 jeden, też już zaczął stopować lochy, tu mamy też 352, 351 tak samo, tutaj też Tepakat, masakra, strasznie, strasznie mocna gildia, generalnie strasznie mocny serwer, bardzo dużo mocnych graczy, no i dwie bardzo, bardzo mocne gildie.
gildię. Dobrze, nie przedłużamy już, lecimy do strefy mroku. Nawet nie sprawdzam na razie procentów, tylko tą strefę mroku sobie klikamy. Nie będziemy tu się jakoś, wiecie, zastanawiać, tylko lecimy, bo nie ma czasu, szkoda czasu. Chcę tutaj wbić jak najwięcej leveli, chcę sobie nadrobić, cyk, mamy już 306, no i nie mamy miejsca. Zobaczmy, to jest na wszystkie staty, to możemy sprzedać. Tu w ogóle Barbar nie ma jeszcze 15% PZ, ale to zaraz mu ogarnę, jak nam coś poleci. Mamy coś dla Barbara, plus 29, pancerza sporo tracimy, no to dobrze, to możemy, nazwijmy to, opluć. Tu mamy w ogóle coś dla Magusia jeszcze legendarne. No i to jest bardzo mocne, więc nie będziemy wrzucać do kibla, tylko po prostu Mariuszkowi damy, a za to to wrzucimy do kibla, bo i tak odzyskujemy klejnot. Cyk, okej, okay, może być coś takiego. Lecimy dalej, teraz mamy syjamskie bliźnięta, zobaczmy. To nam również bardzo łatwo padło, no zobaczcie, zobaczcie jak ten cyrk grozy pada. Coś niesamowitego, cyk, kolejny, teraz mamy Madame Mystique, 9 na 10, również powinno paść szybko, bo to Maguś, no i znowu nie mamy miejsca, ale mamy jakąś brońkę. Brońka dla Kunegundy, plus 31, lepsza jak najbardziej w porządku. Wymieniamy, odzyskujemy klejnot, cyk. Robimy to w ten sposób, tutaj sobie czarujemy za pamięci, żeby nie zapomnieć. I lecimy dalej. Hełmik również do podmianki, bardzo dużo nam daje na plus. Tutaj jeżeli chodzi o pierścionek, to mamy na siłę, plus 42. Tylko musimy zamienić runkę, ale oczywiście to też możemy zrobić, cyk, cyk. Zamieniamy, no i mamy znowu na wszystkie staty. To sobie możemy rozmontować, dobra. Dalej, teraz mamy klauna Adolfika 10, klikamy. Klikamy go i powinniśmy zamknąć ten cyrk grozy. Nie mam jakoś bardzo dużo grzybów, szczerze mówiąc, w tym momencie. Więc tak się zastanawiam. Zastanawiam się, ile ja tu chcę zrobić. Czy chcę w ogóle kopać klucz do kolejnego lochu. Bo pamiętajmy, że to piekło, jak sobie, dobra, mamy 309. Jak to piekło odblokujemy, to też na pewno sporo tego piekła zrobimy. Natomiast na razie chyba będę chciał po prostu poobijać te lożki, na które w tym momencie mam najlepsze procenty i największe procenty, także robimy cyk. Na pewno to był ten cyrk grozy, który właśnie skończyliśmy, no i właśnie, na wieżę mamy 69 prawie procent, więc to jest też bardzo, bardzo dużo. Ta wieża to w ogóle nie wiem, czy już nam powolutku nie padnie. Zobaczcie jak to idzie, Jezu, to jest coś pięknego. Rękawice bardzo fajne, podmieniamy sobie od razu. Dlaczego by tego nie zrobić? Przy okazji poprzebieramy pachołki. Tu mamy jakieś rękawice dla Kunegundy, plus 42. Dobra, robimy sobie cyk, robimy sobie cyk. No i mamy jakieś buciki dla wojownika, zobaczmy, plus 37. Pancerza trochę tracimy. Dobra, to może na razie odłożę. Nie mam już niestety rozmontowań, więc no sami widzicie, muszę to robić w taki sposób, że albo będę sprzedawał po prostu, wyrzucał w zasadzie, albo będę czekał na jutro na kolejne rozmontowania, ale to w zależności ile nam tych epików jeszcze tutaj poleci. Mamy na Fałszywiusza Locharda też 68,5%, na Hemoridor 23 prawie, na Valkyrie 12, na Miły Clown z kanału 8,5, Góra Olimp 5, Obudny Oszust 3, no i Piekielny Peter 0,30, ale to jest malutko, tego już raczej dzisiaj robić nie będę. Ojejku, punkty życia 5 już, zobaczcie, dobra, to sobie też podmienimy. Z przyjemnością, dokładnie, za ten prezencik, no i Barbar ma już tutaj 15%, no i co dalej, no tu mamy klatówę dla Kunegundy, plus 22, powiedzmy, że podmienimy, chociaż nie jest to jakiś wow, szczerze mówiąc. Dobra, i na razie to pozostawiamy, lecimy dalej. Co ja tu w ogóle mam? Ja tu mam podychu jakieś pierścionki. Legendarnych itemków to nie chcę do wiedźmy sprzedawać, dlatego że po prostu mi szkoda, najzwyczajniej w świecie mi szkoda. Bo wolę je sobie dać na jakieś pachołki do kibelka i tak dalej, poprzebierać je, ale te pierścionki sobie na spokojnie do kibla wrzucę. Boże, do kibla, do wiedźmy, tylko oczywiście musi je chcieć. Dobra, mamy wieżę 9-8, która nam padła w moment, super. Znowu mamy jakąś klatę. No i co ja mogę zrobić? No muszę niestety wyrzucać, muszę to wyrzucać, to co nam daje najmniej kryształu, bo nie mam wyjścia. Okej, okay, teraz mamy nanorobocią papkę, zobaczmy, czy ją także uda nam się pokonać. Powinno to siąść, powinna nam paść ta nanorobocia papka bez większych problemów, powiedzmy. No dawaj, dawaj, to nam jeszcze raczej siądzie. No w ogóle chciałbym dzisiaj tą wieżę zamknąć, nie? Chciałbym tą wieżę zamknąć, skończyć już, ale nie wiem, czy to będzie takie proste. Mamy bardzo, bardzo dużo goldzika, więc ja może tutaj sobie dobiję do 2900 inty i polecimy sobie do 2700 HP. Staram się tak utrzymywać około 200 przewagi inty nad HP w tej podstawie, no bo dlaczego by nie? Dobra, mamy w ogóle jeszcze tornado. Tornada też na pewno dużo zrobimy. No tu niestety te itemy już są drogie. Te itemy warto by było zostawiać i czekać, aż wiedźma je będzie chciała, zwłaszcza, że teraz po tym reworku z tego tornada leci bardzo, bardzo dużo rzeczy, no ale co ja poradzę. No niestety nie mamy miejsca w plecaku, więc musimy to marnować, jest jak jest. Ale dobrze, tornadko oczywiście też poklikamy, chociaż z tego co widzę,
No, tu mamy, zobaczcie, brońkę dla Mariuszka, plus 13, 16% runka w ogóle, no to możemy Mariuszkowi zamienić, dlaczego by nie, no i co, i ta brońka jest za dychę, kurczę, no, no dobra, no robimy tak w takim razie, trudno, no będziemy sprzedać te, co są bez wartości golda. Jezu, z tego tornada leci tyle epików, tyle tego wszystkiego, to jest masakra, co chwilę jakiś itemek, zobaczcie, no strasznie, strasznie to tornado teraz jest takie, no, warto czekać na event Wiedźmy po prostu. Warto czekać na event Wiedźmy, żeby to klikać. Natomiast no wiadomo, na EU8 jak nie mamy wszystkich zwoi czy też zwojów, no to musimy tutaj klikać tak jak musimy. Z tego co widziałem, to tam topka w ogóle sobie już skarbce podobija do 4-5. Jakieś tam, wiecie, kopalnie bardzo wysokie, co było widać po gemach. Także no oni nie mają tego problemu. Okej, teraz mamy coś takiego. No co, no te, w ogóle to tak, to mogę wyrzucić i zrobimy to w ten sposób, bo ja i tak to prędzej czy później będę musiał właśnie wyrzucić. Dobrze, lecimy dalej. Tak jak mówię, na jakimś 350 stopujemy tutaj lochy na tym nekromancie, potem w międzyczasie sobie dobiję ten Esteros i to 13 piętro, tak jak zrobiłem zresztą na zwiadowcy. No i tyle, i tak naprawdę tyle i będę tutaj stopował bardzo długo. Myślę, że do jakiegoś, nie wiem, 500 levela albo może nawet 505, żeby mieć jak najwyższy level. Także no z nekromanty tak naprawdę już niebawem content nam się skończy, nie będę tutaj oszukiwał. Już niebawem to klikanko lochów na nekromancie się skończy, bo właśnie zaczniemy stopowanie lochów. No w tym momencie brakuje nam 40 leveli, no będzie to chwila moment, nie oszukujmy się, będzie to naprawdę chwila moment i ten nekromanta na to stopowanie wskoczy, ale zobaczymy jak za te parę lat to odda. Nekromanta mi się strasznie podoba, już to powtarzam, ale no chcę tutaj mieć jeden z najwyższych leveli na świecie. Mam taką możliwość, wiadomo, że tam jak ten nekromanta wychodził, zanim wyszło EU8, to wiadomo, że tam pozaczynali na jakichś starszych serwerach, szybciej tymi nekromantami powbijali wysokie levele, bo mieli od razu czarne gemy, mieli wyższe procenty z gildii i tak dalej. Dobra, to tornadku nam coś nie pada, ale mimo wszystko będę próbował, mimo wszystko postaram się tutaj no jakoś to ogarnąć. Dobra, Lochard nam padł i to bardzo, bardzo łatwo. Teraz tak, co my możemy oddać do Wiedźmy? Tak naprawdę trinkety, ale te trinkety, a zobaczmy w ogóle u Mariuszka, trinket plus 23, to nie jest dużo. Może hełmik, dokładnie, hełmik możemy Mariuszkowi wymienić, więc zrobimy to może tak i zostawimy sobie tak, dobrze. Lochard pokonany, teraz tak, Hemoridor, ja tutaj lecę po kolei. Hemoridor, boss orków, zobaczmy sobie, cyk, padł bez problemu. Valkyria to jest chyba ta, dokładnie, też powinna paść bez problemu, cyk. Miły clown z kanału, to jest dom strachu, jak się nie mylę, tylko gdzie jest ten dom strachu? Tutaj, miły clown z kanału, 8,5%, on nam też padnie łatwo. W ogóle jeszcze pewnie kolejni będą padać też, ale to zaraz sobie zrobimy kolejny skan. No i co? Cyklop Polifem, to jest Góra Olimp. No on nam nie da za dużo expa, ale powiedzmy, że też go sobie ubijemy, bo dlaczego by nie. No i potem nam zostaje obłudny oszust, ten piekielny Peter, no 0,30, on daje 300 milionów expa, jak dobrze pamiętam. No ale 0,30 dzisiaj nie chcę za bardzo klikać, zwłaszcza, że pewnie na dniach znowu nam się procenty na to zwiększą. Dobra, tego obłudnego oszusta, mówię, mamy na niego 3%, on nam powinien siąść i to dość łatwo, no bo 3% to jest sporo, ale coś tutaj widzę, że nie chce nam niestety siąść za bardzo. Będziemy mieli 311 level, jak tak patrzę. No dawaj, dawaj, no proszę, padnij w miarę szybko. Jezu, już wydałem, nie wiem ile, 700 grzybów na to klikanka, a wbiłem w sumie 6 leveli, powiedzmy 7. Nie za dużo, nie za dużo, ale to przez to, że powinienem się chyba bardziej skupić na tym piekle, aniżeli na takich gównolożkach, ale to piekło się w następnym odcinku pokona albo coś takiego, na spokojnie, nigdzie nam się tutaj nie śpieszy. Głównie chciałem was właśnie poinformować o tych eventach noworocznych, o tym pakiecie noworocznym i jak to wszystko wygląda, bo nie oszukujmy się, w ogóle teraz mieliśmy bardzo, bardzo dużo eventów w tej gierce, bardzo dużo rzeczy się na położyło. Tak naprawdę chyba teraz mamy trzeci weekend rzędu promocje. Jak startował legendarny loch, to było w połowie grudnia, mieliśmy promocję 20%, potem mieliśmy wyprzedaż świąteczną, która też trwała od piątku, a nawet od czwartku do wtorku, czyli teraz, nie, przed chwilą się tak naprawdę skończyła. No i teraz mamy kolejną wyprzedaż, znowu 20%, no i znowu pakiecik specjalny w postaci właśnie tego noworocznego pakietu, czy jak on się tam dokładnie nazywa. Także no dużo promocji w tym grudniu, bardzo dużo promocji w tym grudniu na grzybki. Zdaję sobie sprawę, że pewnie ludzie już na tej pierwszej legendarno-lochowej, nazwijmy to, porobili sobie zapasy, więc teraz już nie potrzebują, ale może komuś się to przyda, więc poinformuję, a dla mnie oczywiście
oczywiście to też są korzyści, jak mojego kodziku twórcy używacie. Tu myślę, że no każdy o tym wie, nie muszę powtarzać, bo to jest logiczne. Dobra, no coś tam nie pada, ten obłudny oszust, powiem wam szczerze. Troszeczkę lipa, dlatego że no 3% to jest bardzo dużo. 3% no to powinno nam paść w moment, no ale zużyliśmy na niego, nie wiem, ze 150 grzybów, ale siadło nam. Tą waleczkę sobie możemy jak najbardziej obejrzeć z racji tego, że... no będzie ciekawa, nie? Będzie ciekawa, plus dostaliśmy z niego bardzo duże expa, wiadomo, 300 milionów. Tutaj widzę, że ogar nam nie siadł, ale dużo bloków i jakieś kryty. No i kurczę, zobaczcie, bez ogara również da się te lożki ubijać. Dobra, lecimy dalej, robimy skanik i co my tutaj możemy dalej ubić? S8, zobaczmy, na co jeszcze mamy fajne procenty. Kutliwy kowal, czyli kolejny w tej karczmie mrocznych sobowtórów, mamy na niego 60%. No to jest właśnie to jest cyk. To jest właśnie ten, no i te już na pewno nie ubijemy. To jest ten balans tego lochu. Z jednym się męczymy, kolejny nam pada z bomby, śmiesznie. Teraz tak, na bazyliszkę w szkole magii mamy 30%, na bezoga mamy 12%, na dom strachów mamy 10%. Na wieżę mamy 1,42 w ogóle, to nie wiem, czy tą wieżę chcemy ubijać. Dobra, to teraz tak, bazyliszka, to sobie ubijemy w moment, demoralizatora też sobie ubijemy, zobaczcie, cyk, cyk, lecimy dalej, strażnik złotego jaja, jego już nie wiem, czy, a nie, też go ubiję, ok, no i teraz mamy Hagrida, tego Hagrida może już być problem, dobra, to na razie oplujemy, chciałem powiedzieć, teraz mamy Bezoga, na niego mamy 12%, tu nam poleciało coś, ale to możemy wywalić, znowu bardzo dużo goldzika, więc od razu dajemy sobie w HP, żeby tu na pewno się wzmocnić, powiedzmy, 2645 HP, lecimy dalej. Smolder to jest maguś, jego chyba już nie ubijemy, ale ta laleczka, na nią mamy 10%, to jest dom strachów, to będzie dobrze poubijać, z racji tego, że po prostu jakieś tam dodatkowe naklejki do klasera nam wpadną, czy to właśnie z tych wież, które już poubijaliśmy, czy to właśnie z no tego lożku, chociaż teraz mamy magusia, no z nim już będzie problem. Dobra, czekajcie, to może tak, nie szukamy już klucza do tego piekła, bo w tym momencie wykopanie gema mnie kosztuje tam, nie wiem, 40 grzybów, a ten klucz może polecieć za pierwszym razem, a może za dziesiątym, także to już na spokojnie mi wyleci na dniach i pewnie nagram znowu odcinek za jakiś czas. No i teraz patrząc na procenty, to mamy wieżę, na wieżę mamy 1,60% i właśnie o to mi chodziło, chciałem sprawdzić, czy mamy jeszcze na coś fajne procenty. Nie mamy, więc teraz się resztę grzybów, powiedzmy, jakie mam przeznaczone na ten odcinek, wydajemy na wieżyczkę, bo może uda nam się ją ubić. Na tego mamy 1,58. No i zobaczymy, czy on siądzie. Dobra, siadł, gicior. No i mamy teraz wieżę 100 na 100. Tu coś na zręczność, zobaczmy. Plus 66, bardzo dużo. Runkę musimy niestety wymienić, więc wymieniamy. Cyk, gemig oczywiście sobie odzyskujemy. Cyk, w ten sposób, dobrze. No i okej. I tak naprawdę teraz jeszcze się przeloguję na wszelki wypadek. Ładujemy tą setną wieżę. Mamy poziom 312, prawie 313. Dzisiaj pewnie dobiję ten 313 zaweczki na spokojnie. I potem sobie odbiorę level upa z kalendarza, więc będę miał finalnie 314, także tak, o Jezu, tam jaka bliska próba, no nie mogę. Także tak to będzie wyglądać ogólnie, nie? Tak to będzie wyglądać na zakończenie dzisiejszego dnia. No mógłbym jeszcze jakieś tam tornado popróbować czy coś, ale to już wiecie, to tornado nie szło tak gładko, jak wydawało mi się, że będzie szło. No teraz na tym etapie głównym źródłem expa to jest strefa mroku, przede wszystkim ten cyrk grozy, no i potem właśnie to piekło. Jak to piekło byśmy zrobili z bomby, to myślę, że wbilibyśmy nawet jakiś, no 320 na pewno, 320, może nawet 321 level. No i po prostu wtedy po zakończeniu tego piekła kończy się taki szybki progres, progres, no i zaczynają się tutaj po prostu problemy, zaczynają się problemy z levelowaniem, no chyba, że oczywiście się wydaje po 500 000 grzybów w miesiąc serwera, to wtedy problemu z levelowaniem nie ma bardzo, bardzo długo. Nawiązanie oczywiście do tego paladyna, którego pokazywałem na początku odcinka. Dobra, ile mamy w ogóle na tą roszplunkę? Zobaczmy. Głupio by było jej nie ubić, ale mi się tu już dzisiaj powolutku grzybki kończą. S8, cyk, no tam była taka jedna bardzo, 0,62, no to nie są jakieś wybitne procenty. Tam była taka jedna bardzo, ale to bardzo bliska próba, taka dość close. Natomiast... no zobaczmy jak to wygląda, może i by się udało ją jeszcze ubić. Powiedzmy, że jeszcze ze 100 grzybków na nią plus minus, uda się to się uda, nie uda się to trudno. Co chwilę są takie bliskie próby, no widać, że ona chce paść, tylko brakuje nam tego szczęścia, brakuje nam tej kropki na D, którą musimy postawić, żeby właśnie tą wieżę zamknąć. No ale jak nie w tym odcinku, to w kolejnym. O dobra, siadło, no nie było tematu, tak coś czułem. Ta wieża nawet jak ma bardzo małe procenty, to ona i tak siada.
więc nawet mnie to jakoś bardzo nie dziwi. Co mi tu poleciało? Znowu coś na zręczność. To musimy po prostu wyrzucić, bo rozmontowanych już dzisiaj nie mamy. Dobrze, i tyle. I tyle na dzisiaj. Spoko, udało nam się pokonać wieżę. Zobaczmy jeszcze tą walkę z ciekawości, jak to wyglądało. Tutaj Barbar za wiele nie zrobił. Mariuszek w sumie też za wiele nie zrobił. Podejrzewam, że Kunegunda. Okej, Kunegunda też za wiele nie zrobiła. Dobra, to my tutaj, zobaczcie. Drugi ogar z rzędu. Piękne kryty, bardzo mocne. Teraz mamy tego cyklopa, czy jak on się tam nazywa. Jakieś bloczki, 77 tysięcy HP nam zostało. Dobrze, że wrzuciłem w to HP tego golda, bo tak to nie udałoby nam się tego zrobić. No, więc tak jak mówię, dzisiaj aweczką na spokojnie dobijam 313 bez problemu. Potem odbieram level up z kalendarza, mamy 313 dobijam aweczką, jeżeli się przejęzyczyłem, to sorry. 313 dobijam aweczką na luzie, potem dobijam 314 tutaj level upem z kalendarza. No i tak naprawdę tyle. I na tym levelu skończymy dzień. W kolejnym odcinku planuję bardziej docisnąć tornado. No i oczywiście odblokować to piekło w strefie mroku. I to piekło również podejrzewam, że sobie już zamknę. Raczej to nie powinno być większym problemem. Tyle z mojej strony, wszystko wam tutaj pokazałem. Tu zapomniałem w ogóle klikać tego zarządcy, ale to już sobie zrobimy, powiedzmy, po odcinku, bo to i tak sobie dobijam tylko po stówce i lecę tago. Także tyle z mojej strony. Ja wam pięknie dziękuję oczywiście za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzu, jak tam wam idzie na EU8, co sądzicie o nekromancie, co w ogóle planujecie na Sylwestra, bo nie wiem, czy jeszcze jakiś odcinek do Sylwestra się pojawi, czy dopiero po nowym roku, więc jakie macie plany na Sylwestra. Oczywiście udanego Sylwestra wam życzę, żebyście się bawili dobrze i przede wszystkim z głową, chociaż chyba jeszcze jakiś odcinek nagram przed Sylwestrem, ale to już tak mówię na zaś, powiedzmy. I co? Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, kciuka w górę zostawcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. I chyba tyle z mojej strony. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!